Czechy podbiły całe Niemcy w niecałe 50 lat. Z tego powodu większość krajów europejskich nas nienawidzi. Do tego stopnia, że zawiązały gigantyczną koalicję przeciwko nam. 400 tysięcy żołnierzy versus moje 60. Czy uda mi się przetrwać? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Wielkie zjednoczone Niemcy pod panowaniem czeskim. I powiem szczerze, Europa płonie, płonie nienawiścią do Czechów. Dosłownie każdy jeden kraj, większy kraj nas nienawidzi, w tym też i część krajów afrykańskich. Naszym jedynym sojusznikiem jest Kastylia. Niestety gorzej jest też z tym, że nasz kraj też płonie, bo ostatnie dwie wojny, żeby wyrobić się z podbojem całych północnych oraz południowych Niemiec przed 1500 rokiem, było wyzwaniem. Tak samo wyzwaniem będzie przeżyć kolejne 50 lat tym krajem i nie oddając ni pięści ziemi. Zobaczcie sobie, Francja 476 punktów agresywnej ekspansji. Normalnie nie powinniśmy mieć więcej niż 50. Nasz dawny sojusznik Polski 320. Czy potężne Imperium Osmańskie 142 punkty. A na niebie 15% cashbacku. Przy zakupie wszystkich tych gier, link jak zwykle w opisie, Lukas polecam. Nawet nasz sojusznik jest na krawędzi. Niestety musimy też troszeczkę splądrować terytoriów, które zdobyliśmy, bo mamy za dużo overextensji. Normalnie powinniśmy przekraczać 100%, 120, to też jest taka liczba, z którą sobie bym dał radę, ale pozostałe parametry mamy tak złe w danym kraju, że grozi nam rewolucja w kraju, a jej nie chcemy. Najlepsze jest to, że gdybym jednoczył Niemcy dodatkowe 25 lat, żadnej koalicji byśmy nie mieli. Na szczęście nasi wasale są w miarę lojalni, oprócz Passau, które zdobyłem totalnie przez przypadek, ale nawet z tym małym księstwem sobie jakoś poradzimy. Kluczem do przetrwania tak naprawdę naszych potężnych Czechów będzie toczenie dalszych wojen. Naprawdę, będziemy musieli toczyć dalsze wojny, w międzyczasie stabilizować sytuację, w międzyczasie anektować naszych wasali, chociaż to będzie ciężkie, więc będzie krwawo, wielu Niemców zginie za wolność tych Niemiec, ale mam nadzieję, że poszerzą się nasze granice dalej w kierunku Francji, czy też Polski. Kluczem do naszych działań będzie jeszcze to, żeby nie toczyć wojen na raz, w których mamy Francję, Imperium Osmańskie i Polskę razem przeciwko nam. Te kraje nie mogą być w jednej wojnie przeciwko nam. Dlatego bardzo ważne będzie kontrolowanie tej flagi i toczenie wojen natychmiast po zejściu okresu pokoju z danym krajem, zanim dołączy do tej gigakoalicji, która w sumie jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Jedyny kraj, który tutaj jest groźny tak naprawdę dla nas, to Moskwa i Anglia. Dodatkowo, gdzie możemy, ustanowmy stany w naszym kraju, żeby więcej zarabiać, zaraz też będziemy autonomię zmniejszali, bo i tak nas czeka tłumienie tych wszystkich buntowników. Na ten moment musimy z nimi walczyć. Nie wierzę w to. Mogę mieć nawet jednego sojusznika? Korfu? Jak do tego doszło? Jedyna wyspa w okolicy, która nas nie nienawidzi. Bardzo dużo też pieniędzy tracimy, więc za chwilę będę musiał ogarnąć moje wojska. Bo z tego co pamiętam, większość z nich to są wojska najemne na ten moment, bo mamy duże problemy kadrowe w naszej armii. Aha, no bo mam trochę za dużo tej armii. Na szczęście mam całkiem niezłych generałów, mamy bardzo dużo army tradition. Siłą rzeczy toczyliśmy sporo tych wojen jako Czechy. Mam pecha i zawaliła mi się moja kopalnia złota, którą mieliśmy tutaj rozwiniętą i tak samo zawaliła mi się ta, której trakcie rozwijania byłem. Więc będzie bardzo ważne, żeby jak najszybciej rozwinąć te trzy kopalnie złota, a w zasadzie to tylko dwie, z powrotem do 10 poziomu. Pozmniejszajmy też, gdzie się da, oczywiście autonomię. Bunty będziemy czyścili na bieżąco, ale musimy jak najszybciej zacząć po prostu zarabiać tym krajem. Widzę, że nie wszędzie mam jeszcze wprowadzone feudalne podatki, co jest bardzo złe dla nas. Możemy już z nich korzystać oczywiście. Dobra, z pożyczkami mamy całkiem niezłą sytuację, tylko jedną dużą drogą pożyczkę, zresztą musimy sobie poradzić. No i zajmijmy się teraz stabilizacją w naszym kraju, stłummy bunty i szykujmy się na nadchodzącą wojnę z Francją, która powinna wybuchnąć za półtorej roku. Chyba że wcześniej zaatakuje mnie koalicja. No niestety mamy też beznadziejnego władcę, jak i następcę dość średniego, więc pozbywam się go. No ta wojna będzie co najmniej ciekawa. W pierwszej kolejności uderzę na Savoy i spróbuję od nich wypuścić tutaj Milan, jak i inne kraje, żeby zgarnąć ich ewentualnie pokojowo na wasali. Pamiętajcie, że mamy ideę szpiegowską, więc będzie to dla nas dużo łatwiejsze w tym momencie. A, bo jeszcze korupcję bardzo silnie zbijam. Z tego powodu, że cały czas mam bardzo dużo overextensji, to korupcja rośnie w naszym kraju. Mamy też niezbalansowane badania. Oh my god. To trochę tłumaczy. O, i będzie wesoło. Wojna domowa. Proszę państwa. No dobra, może nie wypuszczę żadnych wasali, ale zawsze jakieś pieniądze weźmiemy. No i teraz leci, by oblegać jak najszybciej stolicę Francji. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tą wojnę szybko, bo jakimś cudem Hiszpania przegrywa tą wojnę. I w miarę
miarę możliwości niestety nie mam wyboru, muszę jak najbardziej dowalić Francji. Akurat w tym wypadku i tak samo będziemy musieli zrobić, no z Imperium Osmańskim to raczej niemożliwe, ale z Polską jak najbardziej. Imperium Osmańskie jest po prostu zbyt potężne. Dobra, niestety musimy kończyć wcześniej tą wojnę niż planowałem, bo niestety Toledo padło hiszpańskie, więc zaraz mi z tej wojny wyjdą, ale może jakoś osłabimy jeszcze naszego przeciwnika, no niestety chyba tylko pieniężnie, ale długi pokój mamy, 9 lat, było warto. Dobra, żeby było łatwiej Brandenburgię utrzymać, bo musiałem jej przekazać kolejne prowincje, uczyniłem ją naszą marchią, ale i tak ma bardzo duże parcie na niepodległość. A teraz chodzę i tłumię bunty. Przez najbliższe 2 lata niestety tylko i wyłącznie to mnie czeka. Kumuluję też punkty, żeby naraz podnieść stabilność, wtedy zakończymy naszą wojnę domową. Czyżbym wreszcie mógł ustabilizować sytuację w moim kraju? No prawie. I wreszcie, czyżby koniec wojny domowej? Nie. Gdzie są buntownicy? Aha, ja zarabiam. I ustabilizowaliśmy sytuację w naszym kraju, wreszcie. Ale czy cokolwiek mi to zmienia tak naprawdę? I akurat tuż przed naszą kolejną wojną z Polską, bo niestety musimy ją zaatakować. Ten kraj nie może dołączyć do koalicji przeciwko nam. Ale Polska i Czarna Owca mają sojusz? Jakim cudem? O nie. Jakby to powiedzieć, mam przerąbane, bo toczę wojnę praktycznie z całą Europą plus Imperium Osmańskie. Niestety zawiązała się przepotężna koalicja przeciwko mnie. Praktycznie 400 tysięcy żołnierzy na moje 60. Jeszcze Anglia mnie zaatakowała w wojnie koalicyjnej, więc nie mam jak zdobyć ich stolicy i wymusić pokoju z tym krajem. To będzie rzeźnia. Dlatego dorekrutowałem kolejną armię najemną, która będzie pierwsza się w kolejności wbijała w naszych przeciwników. No, tylko musimy wybrać dobre miejsce do bitew. Najważniejsze dla nas to w tym momencie wygrywać bitwy. Nie możemy dopuścić do tego, żeby przegrać jakąkolwiek. No i w zasadzie dlatego nasi wasale powinni mieć właśnie tutaj nastawienie defensywne, żeby nie brali udziału w żadnej większej bitwie. Mam przewagę technologiczną w zasadzie nad wszystkimi, oprócz Imperium Osmańskiego, co też jestem jakoś w stanie przeżyć, powiem szczerze, bo bitwy z nimi też są w miarę wyrównane. Mamy świetnych dowódców. Musimy się skupić na rozbijaniu po kolei głównie armii Anglików, bo to oni jednak przewodzą w tej wojnie. Wezwę jeszcze Hiszpanię do pomocy. Co prawda jestem gotów na tą cenę, którą zapłaci ten kraj. Tak, zginął mi dodatkowo jeszcze mój władca, więc obecnie mamy regencję, ale ta królowa jest całkiem niezła. Ale ich bijemy, ale ich bijemy. Naprawdę nie wiem, czemu ta nasza armia jest taka potężna, ale jest. W sumie zadziwiające jest to, że tutaj nie mam żadnych militarnych idei i mocno się zastanawiam, czy nie skasować jednak tych religijnych, bo nie za bardzo ich potrzebuję. Na razie tylko trzymam z tego powodu, że mamy to rozwinięcie i nie zmienić ich po prostu na jakieś militarne. Najbardziej to, szczerze mówiąc, te do najemników by mi się w tym momencie przydały, żeby mieć nieskończone ilości najemników i do tego jeszcze tanich najemników, co jest kuszące. I po angielskiej armii, co normalnie by mnie bardzo zadowalało, ale niestety nie mam dostępu do ich stolicy. Gdybym miał dostęp do stolicy angielskiej, ta wojna już by była koalicyjna wygrana, ale nie mam dostępu do ich stolicy, więc muszę się męczyć. To jest najgorszy kraj, który mógł mi wypowiedzieć wojnę. A teraz musimy sobie poradzić i uderzyć na południe. Nie mogę pozwolić, żeby się armie skonsolidowały przeciwko nam i nie mam pojęcia, jak temu zbytnio zapobiec. Trochę pechowo, że po prostu ta wojna wybuchła dokładnie w tym momencie, gdzie nie mogłem się od razu nią zająć i od razu niszczyć te kraje, przez co mam przerąbane te. Na szczęście Rosja nie zawodzi, nadal jest zacofana w stosunku do nas i możemy radośnie anihilować ich wojska. Naprawdę jedynym zagrożeniem dla mnie to jest Imperium Osmańskie. Ej, w sumie to tak ładnie wygrywam, bardzo ładnie wygrywam. Ile prowincji musiałbym oddać, żeby zakończyć tą wojnę w razie czego? Niedużo. Najgorsze jest to, że tutaj tak ładnie się zgromadziły całe wojska osmańskie. I niestety to jest spek, bo gdyby to były takie armie po 20-30 tysięcy, to byśmy je rozbijali po kolei, tak jak on, właśnie te mniejsze armie przeciwników w tym miejscu. No i kolejny pech jest taki, że niestety też są tutaj angielskie armie, a to na skrzywdzeniu tego kraju zależy mi jak najbardziej, tak jak mi zależy na poprawieniu relacji z Polską, więc niech sobie Polska toczy teraz wojnę z Moskwą. Dobrze widzę, wiecie co, aż żałuję, że zerwałem sojusz z tym krajem, on jest taki pomocny, ale to chyba dlatego, że zanihilowałem z 6 armii moskiewskich tutaj. Nie mogę uwierzyć, ja na razie wygrywam tą wojnę. Naprawdę jestem w stanie to wygrać i nie mam aż tak dużego zadłużenia. Dobra, z tego co widzę, to muszę odbić te prowincje i wojna będzie wygrana dla nas, bo one dają najwięcej warscora w tym momencie, czyli punktów wojennych w Anglii. Powinni coś zrobić z tą listą, bo znalezienie wartościowych prowincji do odbicia jest kłopotliwe. No okej, okay. Wojna, powiedzmy szczerze mówiąc, wygrana. Niedużo nam to dało, ale musiałem już ją kończyć, bo zakończył mi się właśnie okres pokoju z Francją, więc muszę ją zaatakować ponownie i tym razem mam nadzieję, że ją
sprawiają bardziej skrzywdzę, ale szczerze mówiąc, no nie mam zbyt wielkiego wyboru. No i żeby nie popełnić moich błędów, to tutaj zaznaczę, że interesuje mnie ta prowincja, o, Calais, niech Burgundia mi robi roszczenia terytorialne. Musi mieć też roszczenie terytorialne do Imperium Osmańskiego, żeby móc zaatakować go osobno. No, druga wojna z Francją chyba będzie łatwiejsza od poprzedniej. No i francuska obrona totalnie przełamana, zajmujemy ten kraj i bardzo skrzywdzimy teraz Francję. Bierzemy o niej bardzo dużo pieniędzy, wypuszczamy dwóch wasali, co prawda nie Gaskonię, która byłaby najlepszym wasalem, no ale trudno. I zobaczcie, możemy teraz te kraje uczynić naszymi wasalami, super. Pozbyłem się też tego upierdliwego kraju, bo cały czas mi się buntował, a teraz dostajemy dwa bardzo lojalne. Dobra, to kraj można powiedzieć, że już nam nie płonie, nawet zacząłem ładnie zarabiać, sytuacja się ustabilizowała. Nie wypowiadam tak wojen naokoło, bo niestety wszyscy mają mocne sojusze, a muszę być raczej przygotowany na wojnę z Imperium Osmańskim, kiedy zejdzie nam okres pokoju, bo tu już nie ma przebacz. Skasowałem też idę, moje religijne, i idę teraz w militarne. Co prawda trochę żałuję, że nie mam ustanowionego skupienia na działaniach militarnych, ale z tego co widzę, za chwilę będę mógł to zmienić i od razu to robię. Ta szampania jakaś dzika jest. Raz ją mam prawie na wasalu i brakuje mi punkta, a raz mi brakuje 30. O co tu chodzi? Robimy szybki najazd na Polskę, przy czym muszę teraz bardzo uważać na koalicję, ponieważ Imperium Osmańskie co prawda toczy wojnę, ale tutaj skończył nam się okres pokoju z tymi wszystkimi krajami, więc koalicja na 100% zostanie zawarta, w której będzie Imperium Osmańskie, bo patrzcie, wciąż mamy dość dużo agresywnej ekspansji z tym krajem. Na szczęście polska armia jest zacofana i dość łatwo ją rozbijam w walce. To clue to jest mieć przewagę technologiczną naszym przeciwnikiem. Jedynym krajem, z której tej przewagi technologicznej, to jest oczywiście Imperium Osmańskie. Myślę, że militarna reforma bardzo będzie dla nas przydatna. Chyba wypuszczę Prusy, powiem wam szczerze. Zobaczymy, może będą dobrym wasalem. Szampania stała się naszym wasalem, bardzo dobrze. Ej, wiecie co, jest 1524, a jeszcze nie zaczęła się era reformacji. Nie uwierzycie, ale muszę palić mój rozwój administracyjny w prowincjach, bo zbliżam się do Gathering Cupa, a nie chcę go przekroczyć. Zaczynam też ogarniać handel, skupimy się tutaj na regionie Lubeki. Będziemy mieli tutaj znacznie większy udział, kiedy integruje Holstein i wasalizujemy Prusy książęce. No w sumie to Prusy, no ale to jest cały czas bardzo potężny kraj, którym będzie naszym wasalem. A tak naprawdę to wolę, żeby był naszą marchią. Dobra, finanse wreszcie opanowane, więc mogę nadrabiać moje zaległości w technologii, bo niestety były dość spore. Może was to zaskoczy, ale znowu atakujemy Francję, znowu przy pomocy Kastylii, bo po prostu będzie tak dużo, dużo szybciej. Świetnie mi się spisuje to, że mam tutaj dwie armie najemne, do tego dopięta kawaleria, dopięta artyleria, no i to mi się świetnie sprawdza jak na razie. I nie mam aż tak dużej tej armii. Siedzę na połowie mojego limitu, a jak będzie potrzeba, to dopiero po prostu dorekrutuję więcej i spłaciłem już prawie wszystkie moje pożyczki. Zajmujemy się cały czas rozwojem naszej ekonomii, mam już też lepszych ministrów, jak widzicie trójkowych, nadrabiamy zaległości we wszystkim. No więc sytuacja przynajmniej na ten moment jest opanowana. Na pewno jest dużo lepsza niż sytuacja w Polsce obecnie. A to ciekawe, mogę przyjąć protestantyzm? I powiem szczerze, że co do zasady, protestantyzm jest dużo lepszy od husycyzmu, dlatego przejdę na niego. O nie, to wkurzyło większość moich unii i wszystkiego, o nie! No ale ogólnie mamy naprawdę niezłe bonusy w tym momencie, jako właśnie wyznawcy protestantyzmu. Dodatkowo pamiętajcie, że wybierając dany aspekt na 10 lat dostajecie drugi jakiś bonus, który możecie sobie w tym momencie zobaczyć. Teraz tak naprawdę wystarczy, że będziemy go odpinali, przypinali co 10 lat. No i w sumie ten będzie bardzo przydatny. Powiem szczerze, ostatni raz biorę taki pokój z Francją. Raczej kolejnej wojnie już będziemy ich podbijali, no ale tym razem znowu bierzemy o nich pieniądze, upokarzamy. Coś jest nie tak z prestiżem. O takich władców ja walczyłem, bez dwóch zdań. I w sumie błędem było to, że nie cofnąłem na przykład się do momentu, no, przed utworzeniem Austrii, ale jednak zmieniłem moją kulturę akceptowalną, bo zobaczcie, teraz większość moich terytoriów nie ma kultury akceptowalnej, przez mam zmniejszone ilości manpowera, mam zmniejszone ilości podatków, które tu zbieram. No niedobrze. Czekaj, mogę otworzyć Unię nad Polską? Aż to bez sensu, bo i tak nie utrzymam Unii z tym krajem. Mam minus 237 agresywnej ekspansji, to jest niemożliwe. Chociaż, może nie do końca. Kończyłem wreszcie moje drugie idee, nie uwierzycie, 1540 i mogę rozwinąć piąty poziom reform rządowych, co jest bardzo mocne. To są jedne z najmocniejszych teraz reform. Tak jak pokazywałem już w odcinku francuskim, dostajemy teraz pruską reformę, tylko dotyczącą najemników. No i niestety dobra era podatkowa nam dobiegła do końca, więc niestety będziemy teraz zmieniali trzecią reformę biurokratyczną. Jak szybko nawróciliśmy cały kraj na protestantyzm, bardzo szybko. A ciekawe jest też to, że moje unie i wasale też przeszli na protestantyzm, a wcześniej byli husytami. Nie będę zdobywał Unii nad Polską, nieopłacalne jest to dla mnie, ale
ale zdobędziemy kilka prowincji dla Prus książęcych. Tak naprawdę zapomniałem, jak się nazywa ten kraj. Gdyby tutaj była Rzeczpospolita i bym dostał tylko Unię nad Rzeczpospolitą, to jak najbardziej podbijałbym ten kraj pod Unię. Ale żebym dostał teraz dwie Unie, Polskę i Litwę, to nie chcę mieć dwóch slotów zajętych. Tym bardziej, że będą duże kłopoty z tymi krajami i bardzo długo nie byłbym w stanie ich integrować, bo mamy bardzo dużo agresywnej ekspansji z nimi. No tej wojny to się nie spodziewałem. Musimy teraz bardzo szybko zakończyć wojnę z Polską i lecimy na wojnę z Osmanem, chociaż on chyba zajmie wszystkie moje najlepsze fortece w tym momencie. Coś tu mi się nie zgadza z tym limitem wojska. No na razie to wygląda całkiem nieźle. Hiszpanie dają radę. Oczywiście wykorzystuję ich w tej wojnie i to bardzo. Minusem najemników jest to, że jakoś dłużej się uzupełniają ich oddziały i dopiero jeżeli nawet zrobię konsolidację, to trwa jeszcze dłużej, więc raczej chyba tego się nie opłaca robić w przypadku najemników. Jakość wojska osmańskiego jest porażająca. No jakby to powiedzieć, z czegoś to jednak wynika. No dobrze, Polsce powiedzmy, że się upiekło tym razem. Straciła tylko kilka prowincji na rzecz Prus książęcych, a ja muszę troszeczkę zmienić mój kraj pod kątem militarnym, wziąć wszystkie te bonusy właśnie, które wpłyną teraz na jakość mojej armii, czyli w sumie morale i dyscyplina. Dodatkowo co dostaję? Nie wiem, gdzie to jest napisane? Jeszcze Brytyjczycy trącili się do tej wojny. To akurat dość dobrze, bo łatwo ich wyjmiemy i pokonamy. Chyba, tak mi się wydaje. W razie czego mamy jeszcze militaryzację i szczerze mówiąc chyba pierwszy raz po nią sięgnę. Będzie to dość drogie, ale trudno. Maksymalnie daje nam naprawdę potężne bonusy. I po brytyjskiej armii. Nieźle. Osmanie przed chwilą mieli maksimum wojska 280 tysięcy, już mają tylko 140 tysięcy. Hehehe, chyba przegrali parę bitew. Chciało wam się tej wojny? Oj, tak. Dobra, przełamaliśmy to. Wycofał się Osman gdzieś, więc teraz lećmy na jego stolicę i będziemy kończyli tą wojnę. Bo jak widzicie, odbiłem wszystkie moje fortece, dajemy radę, Osman już jest bardzo zniechęcony do tej wojny, co jest akurat mi na rękę, no ale stracił już połowę wojska. Zobaczcie, jakie on ma gigantyczne straty. Ja mam też gigantyczne straty, ale u mnie to są najemnicy, mnie to w ogóle nie boli. Plus od momentu, kiedy zrobiłem sobie tą moją dyscyplinę dodatkową, Osman mnie traktuje jako słabszego i często już dąży do bitew, a ja takiego słabego wojska to ja jednak do końca nie mam. Piękna rzeźnia. Zobacz, ile on manpowera stracił, a ile ja najemników. No to jest niesamowite. To jest taki niepowstrzymana fala najemników. Pierwsze rozwinięcie z ery to jednak Wars Course versus Other Religion. Niestety Hiszpanie nas zdradzili i wyszli z tej wojny. Myślę, że jednak sobie już poradzimy. Jestem zdziwiony, ile Burgundczycy wojska wystawili. Zobaczcie, 63 tysiące. Jak ich stać na to w ogóle? Dajemy, bijemy Osmana, niszczymy jego armię. On chyba już, nie wiem, ma jakiś duży problem, ma niskie morale. Nie no, ładnego łupnie im dają ci najemnicy, odkąd ulepszyłem militaryzację na maksa. No i pięknie resztę Słowacji zdobywamy, jak i dużo więcej pieniędzy, jak i wojenne reparacje od Imperium Osmańskiego. Wojna wygrana, ale była bardzo krwawa. Dlatego zawarłem sojusz z Rosjanami, tak dla równowagi. Żeby nasze wojska się nie marnowały i militaryzacja, no to atakuje Duńczyków, atakuje Francję, a i Polskę z Litwą, tylko tutaj weźmiemy tylko i wyłącznie pieniądze. Fajne jest to, że Imperium Osmańskie zostało z gigantycznym długiem po tej wojnie. Nie no, po francuskie wojska to spływają jak papier, no nie mają za nimi najmniejszych szans. Co? Najemnik będzie moim teraz doradcą? Wow, jest jeszcze taki tani, ja go biorę. No i Francja troszeczkę się zmniejszyła, w tym Paryże, już przez Z, jest mój. Wyzwoliłem też Gaskonię, no bo jakby tak takiego dużego wasala sobie nie zdobywać, nie będziemy mieli praktycznie 1/3, 1/4 Francji za darmo. I dlatego powiem wam szczerze, jestem skłonny wybrać na moje trzecie idee w 1554 roku, naprawdę żałosne, wybrać ideę wpływów, influence ideas, żeby po taniości zjadać wasali, ewentualnie administrative ideas, żeby potem dobrać jako czwarte influence i właśnie po to zjadać tych moich wasali. Mamy potężną Burgundię, mamy potężną Brandenburgię. No, Prus nie zamierzam integrować, ale sama Burgundia, no to praktycznie 55 lat integrowania kraju. Bardzo dużo. Bo ja już jej chyba za darmo dostać nie mogę, prawda? Muszę przyznać, że mamy naprawdę niezły border gore. Jednak minęło kolejne 50 lat, a nasze Czechy nie tylko przetrwały, ale też znacząco poszerzyliśmy granice. Sytuacja ekonomiczna, stabilno-militarna jest też dużo lepsza. Tak samo jak dużo lepsze jest Bizancjum tworzone z Polski. Zobaczcie dlaczego w tym odcinku.